nasz tajny biznes na palionowie jest już naprawdę bardzo dobrze rozwinięty i tak naprawdę wczorajsza kradzież TNT od Yetiego posunęła nas naprawdę bardzo do przodu. Ale nie mamy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest nam potrzebna w takim tajnym biznesie, a mianowicie awaryjne wyjście w razie, gdyby ktoś nam się włamał w tamto miejsce, a my musielibyśmy stamtąd uciekać. Dlatego w dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie właśnie takie awaryjne wyjście, a tak naprawdę to w sumie to tajne wyjście już jest zrobione, a dzisiaj wam je całe pokażę. Zanim przejdziemy jednak do odcinka, to serdecznie was zapraszam na mój kanał Szybson Plus, ponieważ tam odcinki codziennie się pojawiają z różnych gierek, m.in. jest Pet Simulator, oczywiście w Roblox, gramy sobie również w Stumble Guysy, a za niedługo również pojawią się jakieś odcinki z Minecrafta, więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ zależy mi na tym kanale, fajnie nam tam idzie i mam nadzieję, że będziecie tam razem ze mną, więc serdecznie zapraszam, link w opisie, tak samo jak w opisie jest link również do sklepu Palion Style, gdzie możecie sobie kupić takiego breloka. Więc jeżeli ktoś nie ma takiego breloczka jeszcze, to serdecznie was zapraszam, tam możecie wbić i sobie takiego breloka ogarnąć. Będzie mi bardzo miło, jak go kupicie, bo to również mi tak naprawdę pomaga, jak kupicie takiego breloka. Wy macie fajnego breloka, a ja mam pieniądze, dzięki czemu mogę później te pieniądze inwestować w mój kanał vlogowy, na którym na razie niewiele się dzieje, ale spokojnie. Spokojnie, ja będę nagrywać za niedługo dużo filmów, tylko teraz akurat jest taki okres, że ja w maju mam na początku dwa wyjazdy i po prostu niestety brakuje czasu. No powiem wprost, niestety, ale czas po prostu, czas to, to jest walka z czasem każdego dnia, wiecie o co chodzi. Dobra, słuchajcie, skupmy się na tym, co mamy do zrobienia, ponieważ muszę wam pokazać kilka ważnych rzeczy. Między innymi to, ile mamy TNT. Musimy to jeszcze raz podliczyć. Ostatnio, na ostatnim odcinku liczyliśmy teraz z Dave'em, że mieliśmy tam chyba 13 tysięcy czy 14 tysięcy TNT. To jest naprawdę bardzo dużo, jak widzicie. Jest tego ogromna ilość, ale jeszcze nam zostało trochę skrzynek, dlatego całkiem możliwe, że dzisiaj się wybierzemy jeszcze po to, co zostało Yetiego, a tu w tym miejscu, jak widzicie, powstało wyjście awaryjne. To jest nasze wyjście awaryjne. My nawet potrzebujemy, wiecie co, ja nawet pójdę po tabliczkę, żeby napisać tam, że to jest wyjście awaryjne, żeby, prawda, było wiadomo i tak dalej. I zaraz wam pokażę, dokąd to prowadzi, bo naprawdę to, co zrobiłem z tym wyjściem, to jest coś pięknego. Tylko teraz tak, czy ja mam gdzieś jakąś jak to się nazywa? Tabliczka. Potrzebna tabliczka. Halo, gdzie jest tabliczka? Dobra, nie mam tu tabliczek, ale ja miałem jakieś. Miałem gdzieś tabliczki. Ja je gdzieś odłożyłem, w jakieś głupie miejsce odłożyłem sobie tabliczki. Albo je użyłem. Dobra, skraftujmy sobie nową tabliczkę, już trudno. Trudno, pewnie zaraz je znajdę, jak już je skraftuję. Dobra, robimy z tego. Pyk to i teraz szybko tu. Zróbmy tak, pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy tabliczkę. Idziemy na dół postawić tą tabliczkę, żeby napisać wyjście awaryjne. Jeszcze ją jakoś pokolorujemy potem, ale to potem. Dobra, słuchajcie, muruję to, bo tu nie będziemy wracać. Idziemy w podróż w tunelach. W tunelach Palionowa, to jest to. Tutaj wpisuję w tym momencie wyjście awaryjne. Coś takiego, awaryjne. No i w tym momencie stąd można uciekać. Teraz tak, załóżmy, że jest sytuacja taka. Słyszymy, że ktoś się tutaj zbliża, że ktoś zaraz może tutaj to odkryć. Co robimy? Co robimy? No niestety TNT nie może zostać również w tym miejscu. Ono musi zostać lepiej ukryte, ponieważ to jest od razu na wejściu. Schodzisz na dół i masz takie hy. No jest dowód od razu, go trzeba koniecznie schować tak, że nawet jakby ktoś odkrył tą piwnicę, to nie odkryje, że jest tutaj TNT. To musi zostać ukryte, dlatego na pewno to się gdzieś zmieni miejsce tego pobytu, ale jeszcze nie wiem gdzie. W każdym razie pewnie zrobimy jakieś ukryte przejście do jakiegoś magazynu czy coś w tym stylu i będzie takie coś. Tylko spokojnie, na to wszystko trzeba czasu, a my idziemy do wyjścia awaryjnego, zamykam drzwi za sobą. No tutaj nie było czasu już na to, żeby ogarnąć ściany, więc na razie są takie po prostu wykopane tunele, ale wygląda to tak, mamy tam jeden tunel i tu drugi tunel. I teraz dokąd prowadzi ten tunel, pewnie się zastanawiacie. Już wam pokazuję, idziemy sobie tym tunelem, który jest bardzo, ale to bardzo. No dobra, nie jest taki długi, no po prostu jest taki troszkę dłuższy. Musimy wejść tutaj, wylatujemy sobie wodą do góry. No i w tym miejscu jest wyjście. Teraz przypomniałem, że nie zrobiłem wyjścia z tej strony. Takie wyjście awaryjne, że żadne wyjście awaryjne. Czekajcie, weźmy sobie przyciski. Teraz tak, zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj z tym mechanizmem całym. Tutaj jest ten mechanizm. Okej, i teraz jak, co ja bym musiał zrobić, żeby ten mechanizm że tak powiem, zaktualizować do działania. O kurczę, rozwaliłem se tu coś. Niedobrze. Dobra, tak to musi być. Musimy to rozwalić tu, dobra. I teraz, dobra, no na razie nie mam na to, że tak powiem, rzeczy. Ale zrobimy, oszukamy to, patrzcie, oszukamy to. Robimy tak, pyk. Nie zdążyłem, dobra, jeszcze raz, pyk. Dobra, teraz zdążymy, myk, dobra. Później się tym zajmę i to naprawię, a póki co to jest tak. No i tu, słuchajcie, tu zmieniłem też. Jest coś takiego dla niepoznaki, żeby nikt nie pomyślał, że tu coś jest. Za tymi przyciskami, żaden przycisk nie działa, tylko działa ten, pyk.
No i ten przycisk nam otwiera to przejście i my oczywiście jesteśmy gdzie? U wieśniaków jesteśmy, to jest idealne przejście. Dobra, wiecie co, wracam z powrotem do tego tunelu z tego powodu, że musimy pójść i muszę wam pokazać, dokąd prowadzi następne przejście. Ponieważ pomysłodawca tamtego przejścia do tamtego drugiego przejścia jest jednym z was, ponieważ to widz napisał mi pod ostatnim odcinkiem, żebym zrobił przejście i połączenie tego całego nielegalnego czy legalnego biznesu, prawda, tego biznesu z TNT, żebym zrobił połączenie go razem z pewnym miejscem. Już wam pokazuję, co to jest za miejsce. Idziemy sobie tutaj tym tunelem eleganckim, pyk, 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 tutaj, tutaj, tutaj. I idziemy na prawo i tutaj jest zrobiony kolejny mechanizm, słuchajcie. Patrzcie tutaj, zaraz jak dojdziemy, tu wychodzimy na górę. To wszystko trzeba oczywiście zrobić ładnie, no bo to takie jest, takie dziwne. Ale jak klikniemy, uwaga, dobra, słuchajcie, w tym momencie zgadujcie po prostu, dokąd ten tunel prowadzi. I macie podpowiedź, macie po prostu te biblioteczki. Napiszcie w komentarzu, spróbujcie zgadnąć. Osoby, które zgadną, postaram się przypiąć serducho. Oczywiście pewnie tych komentarzy później będzie dużo, ponieważ ja zaraz kliknę, pokażę wam, gdzie to jest. I pewnie dopiero wtedy niektórzy napiszą, gdzie to jest. Więc pewnie wszystkim nie dam serducha, ale postaram się dać jak największej ilości osób, które zgadną, przynajmniej na początku. Tak wiecie, na początku, jak wrzucę odcinek. Tak żeby było, że na pewno ktoś zgadywał, a nie czekał do potem. Dobra, uwaga, klikam, pyk. I otwiera nam się to przejście. No i jesteśmy gdzie? Jesteśmy w magazynie pod drzewem. No przecież to jest tak idealnie zrobione. Patrzcie tutaj, jak to jest ukryty ten przycisk. No trochę go widać, jak tak teraz patrzę. Może lepiej byłoby dodać tutaj. Tu pewnie było trudniej do zauważenia. No ale jak się kliknie, otwiera nam się tu elegancko przejście. No i mamy, że tak powiem, wyjście. Oczywiście do mojego drzewa. Ponieważ chciałbym, żeby to drzewo było również drzewem, do którego mają wstęp tylko nieliczni. Chciałbym zrobić coś takiego, że to drzewo jest jakby, jak to się mówi, że jak jesteś członkiem klubu, tak jakby, coś takiego. Ja bym może założył jakiś klub w Napalionowie. Mówiłem ostatnio o gangu, ale może byłby to jakiś klub. Na przykład, nie wiem, klub eleganckich eleganckich biznesmenów, na przykład, coś takiego. I tutaj mieliby tylko wstęp ci, co mają odpowiednią kartę. I wtedy ja bym, prawda, tutaj, tu bym takiego ochroniarza wykupił, który by tu stał dniem i nocą. I jak ktoś nie ma karty, to nie wpuszcza. No i tutaj może wejść tylko i wyłącznie osoby, które mają tą kartę. I to by było takie drzewo właśnie klanu, czy tam klanu, czy jak to się nazywa, czekajcie, jak ja to przed chwilą nazwałem? Klubu, nie klanu, klubu. Takie drzewo klubu, wiecie o co chodzi, że tylko klubowicze mogliby do niego mieć wstęp. No i oczywiście wy widzowie, no wy oczywiście oglądając moje filmy, no to z bomby macie taką, prawda, taką, że tak powiem, możliwość bycia w tym klubie. Dobra, uwaga, ogólnie to tak, ja muszę się wybrać teraz na Jotowicę, ponieważ wykorzystać muszę ten moment, że jestem sam na serwerze i po prostu tam zalecę po to, żeby zobaczyć, ile tego TNT tam jeszcze zostało. Odłożę na razie te wszystkie rzeczy, które tutaj mamy, bo potrzebujemy zabrać ze sobą shulker boxa. Całkiem możliwe, że coś ze sobą zabierzemy, żeby po prostu... prawie zginąłem, ale dobra, lecimy tam. Lecimy, polecimy sobie dołem, tak tradycyjnie. Nie chcę górą, bo tam zawsze może ktoś wejść na serwer i jest ryzyko, więc po prostu lecimy sobie dołem, pyk. O nie, no nie, dlaczego mnie to schamowało? No nie, dobra, tutaj czekajcie, musimy znaleźć dziurę, dobra, jest dziura, uwaga, pyk tu. Czekajcie, iść, dobra. I uwaga, pum. O, się nie udało, jeszcze raz. Skok do góry, dobra. Puh! No co jest? No. Dobra, jest, udało się. Lecimy sobie elegancko i pyk! Jesteśmy na końcu, udało się idealnie to przelecieć, jest dobrze. Dobra, wchodzimy sobie przez ten tunel i idziemy zobaczyć, ile tego TNT zostało. Ja muszę to podliczyć i zobaczyć, ile ja bym musiał jeszcze zrobić tur, żeby to wszystko zabrać. Nie wiem, czy jest sens to wszystko zabierać, bo jednak może jest dobrym pomysłem zostawić co nieco, tak żeby po prostu Yeti pomyślał, że może po prostu skorzystał z tego TNT, albo że po prostu już to ktoś dawno zabrał, no bo wiecie... Trochę podejrzane jest to, że to wszystko znika tak od razu, aczkolwiek wydaje mi się, że Yeti już totalnie zapomniał o tym TNT. Takie mam wrażenie, że on już naprawdę, że on serio, już nie pamięta o tym, że w ogóle tam to TNT ma. I liczę trochę na to, nie? Że on nawet nigdy nie zauważy i nigdy sobie o nim nie przypomni. Myślę, że jak to dzisiaj sobie nie przypomniał i to tam ciągle leży, to myślę, że dziwne by było, jakby nagle sobie o tym przypomniał i tam nagle poszedł. To więc wydaje mi się, że możemy być spokojni. Dobra, idziemy, jestem sam na serwerze, możemy czuć się spokojnie. On tu wysprzątał w ogóle, a tu jeszcze nie do końca wysprzątał, ale coś tu sprzątał ostatnio. Więc jednak tutaj mimo wszystko bywa czasem. Dobra, zobaczmy tak, czy tutaj gdzieś, tu już nie ma w tych skrzynkach. Dobra, tu nie ma. Tu jest, o, tu jest TNT, zabierzmy sobie już od razu. Ja nie mogę, tego tu jest jeszcze... Ogromne ilości, tam na górze są, nie ma już nic, ale dobra, tu będzie, tu jest i teraz tak, musimy to podsumować, ile tego jest. Mamy, tak, weźmy, pyk, pyk, dobra, na pewno muszę z czymś przyjść do domu, no z pustymi rękami nie będę wracał, wiecie o co chodzi. Więc bierzemy to, zabierzmy już sobie tego shulker boxa, do niego już nic nie włożymy więcej. I teraz tak, zabierzmy to, pyk, dobra.
I teraz ostateczne podsumowanie. Mamy jedną skrzynkę podwójną, drugą niecałą i trzecią całą, dobra. Czyli mamy tak naprawdę 2,5 skrzynki. O, czyli trochę musimy tutaj, że tak powiem, jeszcze raz obrócić by trzeba było. Dobra, czekajcie, zróbmy tak, zabierzmy to, żeby było jak najmniej do obracania. Zróbmy tak, żeby było, że to, prawda, ktoś zabrał sobie elegancko, fajnie. Tu zabierz, a dobra, niech to tam jest. Dobra, mamy tego TNT trochę, więc wracam z nim od razu. Krótko mówiąc, zostawię, wiecie co, inaczej, ja na razie zostawiam to. Nie będę już więcej brał stąd rzeczy, niech to po prostu sobie tutaj zostanie. Z tego powodu, że jeżeli to tutaj jest i Yeti przyjdzie po coś, no to on zobaczy to i powie: dobra, mam tutaj TNT, a możemy w ogóle dla niepoznaki to w ogóle zrobić coś takiego. Widzicie to? Może on zapomni, że w ogóle jakby miał to w stakach. Ej, dobra, robię coś takiego. Robię coś takiego, to jest plan dobry, to jest dobry plan. On pomyśli, że wow, no to może ja tak zawsze miałem porozstawiane to i może sobie zapomni, że on to miał w wielu stakach, wiecie o co chodzi. Nie no, to jest głupie, że on tak by miał pomyśleć, ale to jest Yeti, więc w sumie wszystko jest możliwe. Dobra, robimy tak, pyk. Dobra, mamy to zrobione i lecimy tu. I w ten sposób wszystkie skrzynki teoretycznie niby będą wyposażone, a prawda jest taka, że w ogóle nie będą wyposażone, tylko te tutaj niektóre będą, pyk, coś takiego. Bierzemy te, dobra, pyk, łup, tu, dobra. Bierzemy to, wszystko. Weźmy, no już więcej nie zmieszczę, no. Dobra, tyle musi już, ojoj, dobra, tyle musi już zostać. Wszystkie skrzynki są wypchane, no ta jeszcze nie jest wypchana, więc jeszcze tą wypchajmy, pyk, 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 dobra. No i teraz zabierzmy jeszcze stąd to. No i teraz, yś, dobra, tak, pum. Tu, żeby wszystko zabrać jak najwięcej, dobra, mamy. Trochę go oszukaliśmy, wydaje mi się, że to jest dobry plan, co teraz zrobiliśmy i myślę, że wyjdzie to na dobre, możemy stąd uciekać, póki jestem sam na serwerze, kolejny łup tak naprawdę zebrany. Z tym, że te wyjście awaryjne, które tam są nam naprawdę bardzo potrzebne i będziemy musieli z nich bardzo dobrze umieć korzystać, no bo tak jak mówię, jeżeli ktoś by miał to odkryć, to dobrze, żeby odkrył tylko i wyłącznie piwnicę, bo to nie będzie dla niego go podejrzane. A dlaczego to może być podejrzane i dlaczego ktoś może szukać tej piwnicy? Słuchajcie, powód jest bardzo prosty. Ja widzę, widzowie, widzę to po prostu, co robicie pod innymi odcinkami innych osób. I ja widzę, że są wśród was, prawda, konfidenci, którzy idą na inny kanał i piszą. Ogólnie, ja nie lubię takich widzów, ja nie lubię, jak ktoś idzie i zdradza, co się dzieje. Jakby uważam, że jest to bardzo nie w porządku z waszej strony. Jest mi przykro, że tak robicie, że idziecie gdzieś na inne kanały i piszecie, co ja mam w planach. Dlatego też właśnie ciężko jest jak ja mam zaufać widzowi, jak widz idzie i od razu psuje wszystko. I ja tutaj, prawda, chcę zrobić fajny kontencik, fajnie zrobić coś śmiesznego, coś, prawda, co tutaj, prawda, będzie ciekawe dla widza, a widz, prawda, od razu idzie i chce mi to zepsuć. No, nie wiem, bardzo przykro mi z tego powodu, widzowie, że tak robicie. No ale nie mam na to wpływu. Jedyny jaki mam na to wpływ to taki, że po prostu będę banował takich widzów po prostu. Nie no, żartuję, no. Banować nie będę, aczkolwiek czasami to aż już mam ochotę, nie? Jak widzę, jak tak wszyscy mi tam psują kontencik, ja tam mam wielkie plany, a później widzę, że widzowie tak mnie źle traktują i prawda, zdradzają wszystkie moje plany innym. To jest niemiłe bardzo zachowanie z waszej strony. Dobra, odstawiam to TNT, mamy go trochę tutaj. No co jest, nie mogę go odłożyć? Dobra, odłóżmy tak, dobra. Weźmy to TNT stąd. Iś, dobra, tu. Dobra, tak, dobra, coś takiego. Jest git, dobra, bierzemy tego shulker boxa. Zostało nam trochę miejsca, dołożyliśmy trochę więcej. Ale tak jak mówię, potrzebujemy dodatkowy magazyn. To nie może wszystko zostać tutaj, bo to jest zbyt niebezpieczne, żeby tutaj wszystko zostało. Więc ja muszę pomyśleć nad tym, w którym miejscu to zrobić. Na pewno zrobimy jakiś ukryty magazyn, jakiś tak naprawdę dobrze ukryty magazyn, żeby tego nie dało się znaleźć. Na pewno, no nie wiem, nie mam jeszcze pomysłu gdzie, ale na pewno gdzieś będzie. W każdym razie w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że w następnym odcinku uda nam się to lepiej schować, no i co? I mam nadzieję, że w końcu zaczniemy zarabiać ogromne pieniądze na Palionowie.